Dzisiaj mowa jest o wylęgu, temperaturze i takich większych szczegółach hodowli akwarystycznej. Na Państwa oczach 66, czyli Hypanthistus pleco king, 66 dzikus. Tatuś sobie trzyma już tam maluszki, które są na Państwa oczach. Dzisiaj się wykluły. No mówię, przy 66 czy hepancistrusach takich pochodzących z Xingu czy Tapajos, no mówię, ta temperatura to jest w granicach 28-29 stopni Celsjusza. No i oczywiście twardość w granicach 4-5 stopni twardości ogólnej i lekko kwaśne. Ja zazwyczaj robię między 6,5 a 6,8. Robię wodę. Jak widać, wszystko tutaj się odbyło zgodnie z planem. Maluszki już sobie tutaj się wykluły i mówię, w tej temperaturze jest najlepsza odchowalność, bo praktycznie stąd od 97 do 100% miotu jest odchowywane. Cóż, zostawię samca z młodymi jeszcze 3-4 dni i przerzucę do akwarium ogólnego, gdzie siedzą pozostałe samice, które są bardzo, bardzo nabite. Bo mówię, wytarł taką najmniejszą i najmłodszą samicę, więc tutaj nie wiem, jest ze 20, może 25 ziaren ikry. A te dorosłe, no, dają od 40 do nawet 80 ziaren ikry. No mówię, jeszcze 3 dni tutaj dam samcowi z młodymi, przerzucę do ogólnego, lekka podmiana wody i niech się dzieje wola nieba. Ryby, mówię, zrobią dalej swoje, więc mówię, będzie wszystko w porządku, a resztę tego. No mówię, młode będą rezerwowały woreczek żółkowy około 14 dni od wyklucia, po czym pierwszym pokarmem będzie drobny plankton zwierzęcy typu czerwony plankton, cyklop i drobno posiekana artemia, taka mrożona. To jest pierwszy pokarm dla tych zbryjasów. Jest on bardzo dobry, szybko strawialny i bardzo szybkie przyrosty na nim odnotowuje. Mówię, ja nie jestem fanem jakichś tam tabletek i tabletki dla mnie to są dodatkiem do karmienia. O, jak ojciec się zdenerwował i przykrył maluchy. Natomiast jak najbardziej te mrożone pokarmy polecam podawać z głową, plus do tego jakiś doniczkowiec żywy podać i efekt w postaci tarła będzie murowany. Pozdrawiam, gruba ryba lubi.